Siema, z tej strony Nurion Blood. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, gramy w CSGO. I dzisiaj, tym razem, w sumie nie gramy, a bardziej to będzie poradnik, moi drodzy. Poradnik dla graczy początkujących, takich, którzy kompletnie nie mieli nigdy do czynienia z grą i dopiero teraz uczą się grać w grę. I to będzie taki pierwszy poradnik, w którym po prostu umówię wszystko, jak zacząć w ogóle, co się robi i no. Nie jestem sam jakimś pro playerem, nie mam wielu godzin w CSGO, no ale mniej więcej ogarniam grę. Uważam, że potrafię grać, mam czasami naprawdę fajne przebłyski. No i co? Myślę, że możemy tutaj ukazywać podstawy takie graczom. No dobra, no to przy uruchomieniu gry tak wygląda wasz panel tutaj. Tutaj macie misję. Ja na to się tak nie, bym nie patrzył, bo to jest naprawdę. To nic wcale nie pokazuje zbytnio wam tutaj. Ja nigdy misji nie gram. To jest dla mnie słabe, tak samo jak statystyki operacji. Trzeba zdobyć bardziej przepustkę, żeby w to grać i coś zdobyć. No, dlatego ja się nigdy nie interesowałem tym, tak więc no. Tutaj macie szybkie takie profesjonalne mecze. Tutaj macie naklejki obecnie i takie tam inne rzeczy. Ale no, tutaj macie waszą postać. I tutaj na przykład możecie wybrać na przykład tło, scenarię tła, Black Site na przykład, Ancient powiedzmy, wybierzemy albo o, na przykład Vertigo wybierzemy sobie. Może się wybrać z jaką bronią chcecie być. Na przykład weźmiemy tutaj AWP powiedzmy. No i cóż, weźmiemy tutaj będziemy terrorystą na Vertigo. I no i tak, żeby wam po prostu miło, jak wchodzicie w grę, było. Tutaj macie wasz profil. To jest nazwa waszego profilu, tutaj klikacie. Powiedzmy, tutaj wiadomo, takie tam rzeczy. Tutaj macie pochwały, to możecie pochwały wysłać podczas gry. No ale to mówię, to jakoś nie jest zbyt ważne. Tutaj macie rangi oczywiście, tutaj macie kolor, jaki preferowany dacie. Ja wybieram zielony, green, bo bardzo lubię zielony. Tutaj możecie edytować swój profil społeczności, tutaj możecie wyświetlić, tutaj macie swoich znajomych, czyli kogoś, kogo macie, możecie go zaprosić, możecie do niego dołączyć, możecie oglądać, wysłać mu wiadomość, wymienić się ze znajomym, możecie również zobaczyć, jakie on ma rzeczy, albo wejść na jego profil społeczności, na przykład tutaj mam Adosa 7133, Słowaka takiego, tutaj macie gry, no wiadomo. Tutaj macie znajomych właśnie. Jeżeli chcecie powiedzmy zagrać turniejowy albo skrzydłowy, strefę zagrożenia też czy operację, to po prostu wchodzicie w chętni do gry. I tutaj na przykład możecie wybrać kogoś na turniejowy. Chcecie turniejowy grać, nie macie powiedzmy jakichś przyjaciół, którzy grają? Spoko, możecie tutaj znaleźć. Tutaj wam się wyświetlają rangi, kraj, czyli narodowość i możecie zagrać z takim kimś skrzydłowy, strefa zagrożenia, obrońca. Ja z tego nie korzystam, no bo jak widzicie mam masę znajomych jednak na Steamie. Tylko takich, którzy grają w CS-a, więc no. Tutaj macie niedawnych sojuszników, czyli powiedzmy kurde, grałem z nim, zapomniałem podczas gry go zaprosić do znajomych. Spoko, tu możesz wejść w niego, zaprosić go do gry albo zaprosić go w ogóle do znajomych. O, na przykład go, wyślij zaproszenie do znajomych. Tutaj macie własne zaproszenie do znajomych, kogo chcecie zaprosić. No. Menu ustawień. Cóż, ja mam ustawienia takie. Cóż, jak to woli, dźwięk mam taki. No, dźwięk mam tutaj taki. Jak to wiadomo, woli. Gra, wyłącz podpowiedzi w grze, tak. Zawsze można mieć konsolę też. Hud, drużyna.
komunikacja. Wycisz przeciwną drużynę. Nie wyciszam jej. Po co mam ją wyciszyć? Zawsze będę słyszał przeciwnika, jak coś mówi. Nie wyczyszczam nazw graczy. Tutaj macie właśnie moje ustawienia. Pokazuję wam sobie. I tu, bardzo ważna rzecz. Zmień broń po podniesieniu nowej. Tu na pewno nie musicie kliknąć. To jest bardzo naprawdę ważne, ponieważ jest, powiedzmy, gierka. Jesteś jeden na jeden. Masz pistolet, powiedzmy, a twój przeciwnik. Nie wiem, też ma pistolet, ale masz przed sobą karabin i strzelasz się z nim. I przechodzisz obok tego karabinu i wtedy go podnosisz. I on się przeładowuje, tak jakby. Jego podnosisz i nie możesz od razu strzelić. I on ci się samemu od razu daje do ręki. Podczas gdy się ty strzelałeś przeciwnikiem. I to jest bardzo złe, dlatego trzeba tutaj zawsze to wyłączyć, ponieważ no inaczej, moi drodzy, będzie naprawdę kiepsko. Ponieważ podniesiecie taki karabin i przeciwnik was zabije. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to wyłączyć. Macie również tutaj inne rzeczy, radary. Tutaj macie celownik mój. Tutaj macie mój celownik. Polecam każdemu. Mam taki właśnie celownik. Malutki, fajny, przyjemny. No, klawiatura i mysz. Tutaj macie moje ustawienia na myszy i w ogóle. Klawisze interfejsu, tak. Opcje komunikacji, pingowanie, to polecam wam włączyć, bo wiem, że niektórzy gracze tego nie mają. Pingowanie, co to jest, że podczas gry możesz klikniesz, u mnie to jest ten przycisk na myszce po środku, klikacie go. I w tym momencie oznaczacie przeciwnika. Znaczy oznaczacie punkt jakiś. I potem ktoś wie, że coś tam jest. Na przykład na broń, na przykład broń spingujecie, to wtedy się jeszcze pokazuje broń. Możecie również dwa razy kliknąć to. Oczywiście bardzo szybko i wtedy będzie to na czerwono, taki tego trójkącik na czerwono. Wtedy też wasi sojusznicy będą wiedzieli, że tam wróg jest. Wiadomość radiowa, na radiu możecie oczywiście jakieś tam wiadomości wysyłać, rozkazy radiowe. Do tego nie mam, bo jednak nie korzystam z radia, nie oszukujmy się. Wiadomości do drużyny. Mikrofon wam się zepsuł, a chcecie wysłać, powiedzmy, do drużyny pozycję przeciwnika. Nie piszcie wiadomości jak do wszystkich, bo zdradzicie pozycję waszego sojusznika, tylko w wiadomości do drużyny napiszcie przeciwnika, że na przykład left, że po lewej go masz. Wiadomość do wszystkich, no to żebyście pisali z przeciwnikiem na przykład nice wallhack, I report you, co nie, żeby wyłączył jednak tego wallhacka. No i użycie mikrofonu, to jest bardzo ważne, ponieważ niektórzy początkujący gracze nie wiedzą w ogóle jak z mikrofonu skorzystać. Tak więc polecam sobie ustawić odpowiednio, żebyście mogli kupić. No, kontroler. No, tutaj możecie oglądać mecze. Na przykład obejrzeć własne mecze. No mówię, no tu ostatnio ciągle wygrywałem. Raz szło lepiej, wiadomo, raz gorzej. Zależy wszystko, jaki dzień się miało. Ogólnie ja nie gram turniejowych, bo to długo trwa, a powiedzmy, że na cheaterów natraficie, to nawet jak wyjdziecie z gry, zostaniecie ban na kilka godzin, nawet na skrzydłowy, na przykład skrzydłowego lubię grać, tylko niestety na skrzydłowy ostatnio mi ranga spadła. Miałem golda w dwójkę i no mi spadła ranga, ponieważ ostatnio gram ciągle z typami, którzy mają wallhacki, więc fajnie, naprawdę szanuję. Tutaj możecie pobrać. I możecie oglądać w pobranych. Ja sobie pobrałem takie odcinki, znaczy meczyki. I możecie się uczyć błędów albo dobrych zagrywek jakichś. I wtedy sobie pobrałem, bo chciałem odcinek taki nagrać, ale to nie wyszło niestety, ale nie jest źle. Tutaj macie na żywo mecze jakieś tam, możecie oglądać jakichś tam dobrych drużyn. No, tutaj możecie grać w CS-a oczywiście. To jest ważne. Teraz zrobię wam cięcie, ponieważ chciałbym się wody napić.
Coś się cięcie nie zrobiło, chyba. A, czekajcie. No, ale nieważne, to już nie mój problem. Macie. Chcecie grać. Proszę, macie na przykład turniejowy. Tutaj możecie sobie właśnie wybrać, co chcecie grać. Na przykład, powiedzmy, lubicie Mirage. Wybieracie Mirage Inferno. Fajne jest tutaj. Nie wiem, na przykład Dusta lubicie, Anubis, Agency i gracie na nich. To jest wiadomo na rangę, gracie online 5 na 5, 5 na 5. Ja wam polecam te mapy, które mam zaznaczone. Na przykład możecie sparring zagrać, na przykład na Ancient najlepiej sparring się gra, bo te mapy są słabe. No dla mnie to są naprawdę bardzo słabe mapy. Ancient jest takie nawet okej. Jako sparring na pewno najlepszy z tych tu. No i na sparingu się nie liczy. Na przykład przegrasz sparing, to się nie liczy do rangi, więc sparingi fajnie grać jednak. Skrzydłowy, no to też jest o rangę. Na skrzydłowym gracie wiadomo o inną rangę. Tutaj dwóch na dwóch. Ja na jeden tylko bombsite, więc wybierzcie mądrze mapy. Ja na przykład polecam Guarda, póki jest, bo Guard moim zdaniem to jest jednak teraz fajna mapa. Mają tutaj fajną pozycję i antyterroryści, ponieważ fajnie się na Guardzie broni jednak tej ciężarówki i terroryści, którzy mogą fajnie ją również oblegać. Tutaj są trzy dozwolone ruchy ataku. Na Vertigo są tylko dwa, ale więc tutaj jednak antyterroryści mają zdecydowanie przewagę. Vertigo właśnie lubię ze względu na antyterrorystów. Inferno również fajna mapa. Tutaj są trzy dostępne pola do ataku, ale tak naprawdę jak na jednym polu ataku staniesz, to blokujesz aż dwa pola. Jak staniesz na przykład na szorcie i powiedzmy w partach, to na nich nikt nie wyjdzie, więc no. Uproszczony, czyli tutaj jest już 10, tak, 10 na 10. Tutaj kilka map, to się nie liczy do rangi. Można jak jesteś początkującym graczem, graj uproszczony. Ja grałem bardzo, bardzo długo uproszczony. Niestety na początku nie grałem w ogóle o rangi meczy, więc niestety mi się to nie ładowało. Więc no, ale uproszczone naprawdę są fajne, ponieważ właśnie się nauczysz grać, nauczysz się jakoś tam zarządzać, ale tutaj wiadomo, na uproszczonym masz trzy bomby i od razu pancerz z hełmem. Tutaj musisz samemu kupić pancerz z hełmem i masz dostępne cztery bronie. Znaczy cztery bomby, więc się różni od turniejowego, ale jest fajne też grać na tych mapach, które są na turniejowym i na skrzydłowym, więc no, deathmatch. Ja nie lubię deathmatcha. Deathmatch niestety, moi drodzy, ma to, że na czas grasz i zabijasz. Ogólnie na przykład niektórzy przed turniejowym lubią deathmatcha grać. Ja wolę odbijanie, ale do niego zaraz. Gry wojenne, wyścig zbroje najpierw. Tutaj każdy rodzaj broni uczysz się jakby obsługiwać. No, fajnie, fajnie. Demolka. Po zabójstwie. Tutaj im więcej zabójstw, to wtedy broń się ładuje. Tutaj jedno zabójstwo, jedna broń. Dwa zabójstwa. Jeszcze granat masz. Trzy zabójstwa. Kolejny granat. Tylko, że oczywiście, że inny rodzaj granata. Latający scout to, że masz grawitacji nie ma oraz scoutami, czyli taką snajperką lekką, najtańszą. Grasz, no całkiem fajny tryb. Strefa zagrożenia. Na przykład solo możesz grać na strefie zagrożenia. Czyli, że samemu lądujesz. To jest takie coś jak Fortnite. No, jest takie, tak se to zrobione. Ja to nie grałem za dużo. No,
nie jest jakoś to fajnie. Zwłaszcza, że na przykład nie masz z kimś grać i weźmiesz dwóch na dwóch, co nie? Dwójkę drużyny, to często trafisz na ludzi, którzy nawet się z tobą nie skomunikują, więc no, odbijanie. To jest fajny tryb, tego wam pokażę, bo naprawdę nie chce mi się po prostu tłumaczyć tego trybu. Wolę po prostu podczas gry wam to pokazać, od razu coś wam wytłumaczą, jak grać. I tutaj teraz u antyterrorystów mamy. O co chodzi w odbijaniu? Po pierwsze, masz bronię do wyboru. Wybierasz na przykład tutaj z pistoletów broń. Możesz wybrać również jakąś taką broń. Snajperkę. No i tutaj jest czterech antyterrorystów, którzy muszą bombę rozbroić i trzech terrorystów, którzy pilnują bombę, więc jest to naprawdę ciekawy tryb. Zobaczmy interfejs. Po lewym górnym rogu macie w miejsce, gdzie jesteście, w wnętrze pałacu, macie pod tym minimapę oraz napis odbij strefę A, czyli odbić strefę A musicie. Na dole macie ilość życia, dodatkowo pancerz. Obecnie nie mam pancerza niestety. No i super, jest to samo. U góry macie ile osób jest teraz? 4 czaszki, czyli że czterech zabitych. Tutaj macie kto kogo zabił, to są najnowsze newsy. Tutaj jak przytrzymacie tab, to macie tabelę wyniku. Co gracie, gdzie gracie, wynik, tabelę, kto otwiera tabelę, jestem pierwszy, mam zabójstwo. I takie tam rzeczy, oczywiście jak na to najedziecie, to wiecie, macie wynik. Możecie tutaj wyciszyć na przykład Rosjanina, który wam przeszkadza. Inne rzeczy, macie tutaj broń na dole. Ja mam pod dwójką pistolet. Każdy ma to w sumie. Pod dwójką macie pistolet. Pod jedynką macie broń ciężką, pod trójką kosej, pod czwórką flesza. Jak jest flash, to lepiej chowajcie się. Wow! Dobra. Tu macie amunicję. Starajcie się przeładowywać amunicję jak możecie się. Wycofajcie się za osłonę, jak przeciwnik do was strzela, jeżeli macie mało amunicji, na przykład 3. I przeładujcie, ponieważ możecie nie zabić trzema nabojami przeciwnika, ponieważ może wam po prostu najzwyczajniej w świecie nie starczyć amunicji, zwłaszcza jeżeli macie słabą broń i powiedzmy ma różną celność, że może, że powiedzmy strzela, nie wiem, jak Deagle, że jest nieobliczalną bronią i tutaj po prostu możecie nie trafić przeciwnika ani razu. No, pod G wyrzucacie broń, granatu nie możecie wyrzucić, możecie prawym wszystkie myszki koło siebie rzucić lewym nadal, na daleko. Pod G właśnie wyrzucacie broń, teraz nie mogę opuścić broni. Wiadomo, jak to polega, prawym wszystkie myszki z lunety korzystacie, jeżeli macie taką broń z lunetą. Tutaj fajnie nas zabił, cóż. Właśnie teraz jak chodzicie podczas AWP, trzymacie w ręku snajperkę, chodzicie, no to właśnie ten celownik wam zjeżdża, więc no, nie chodźcie i nie strzelajcie ze snajperek, jedynie ze skauta, ale to trzeba mieć skilla jednak dobrego. Zawsze starajcie się stanąć w miejscu jak strzelicie, po strzale ruszcie się szybko, wtedy potem znów po prostu stańcie, strzelcie szybko. Patrzcie. Jungle?
Użyłem mikrofonu, powiedziałem pozycję przeciwnika. O, nie widziałem go. Jungle, jungle. I cóż, teraz im powiedziałem. I teraz on zdefiuzuje bombę. Defuzuje cię przytrzymując E. Tutaj zależy, czy macie defuza. Defuse się wam pokazuje tu. Czyli, że macie sprzęt do rozbrajania bomby, wtedy szybciej rozbrajecie, więc jednak warto zawsze mieć ten sprzęt. Możecie również podnieść go od sojusznika, jeżeli sojusznik wam zginie. Więc jest to na pewno ciekawy sprzęt. O, trafimy. I teraz przytrzymałem E i rozbrajam bombę. Otrzymam E, to już nie rozbraja bomby. Tłumik może się zdjąć klikając prawy przycisk myszki. Tylko, no wtedy to trochę inaczej wygląda jednak. Jak wolicie M4A1S bez tłumika, to kto woli, ale wtedy to lepiej M4A4 po prostu wziąć. Wow, nie. Ech, to by się spodziewał. No tutaj możecie wejść, skoczyć, ale to już wyższy poziom umiejętności, niestety. Five rings. Ring. Piątka. Jednak dał radę. Dał radę. Dobrze. Odrzuty. Każda broń ma inny odrzut. Na przykład pokażę wam to na M41S. M41S jest bardzo dobrą bronią na dystans. Patrzcie. Ona strzela w górę, więc starajcie się wtedy w dół troszeczkę trzymać. Celownik, jeżeli zabijacie kogoś. Przepraszam was, teraz żegnam jak drewno, ale się stresuję. Ponieważ nagrywa na YouTube i wiem, że z tego odcinka skorzysta mój przyjaciel, dla którego właśnie dedykuję ten odcinek, ponieważ prosił mnie, żebym nagrał mu poradnik. Ponieważ on dopiero zaczyna granie, więc no. O nie. Kurna, ja nie gram z AWP, jak mnie to się ogląda. O, rety. No. Auk na przykład też w dół trzeba, bo ma taki odrzut specyficzny. Z nożem szybciej biegacie, więc wyjmujcie nóż, jak właśnie biegniecie gdzieś. I wiecie, że przeciwnika tutaj nie ma. Potem, jak wiecie, że przeciwnik jest, to wyjmujcie broń. No i co, teraz rozbrajemy broń, wyrzucimy tak, o. Jak przytrzymacie te, możecie emotkę dać jakąś. No ja mam całkiem ich sporo, więc no. Więc jest, myślę, fajnie. No CSGO to jest fajna gra, łatwo się można nauczyć grania w nią. Warety. Każda broń przypomina, że swoją szybkostrzelność ma. Tutaj określa, jak szybko defizujecie coś. Tutaj macie MPP, to się do wyniku liczy. Jak szybko strzelać, oczywiście. Się chyba przejęzyczyłem przez to wszystko. To na przykład szybko strzela, to trochę wolniej, wiadomo. P2000 ogólnie fajne ma tego odrzut. Strzela mniej więcej tam, gdzie byś chciał, więc no. Go, go. No i co? Defius. No i fajnie, jeszcze jakieś zdobyłem osiągnięcia, więc naprawdę, naprawdę ciekawie. Możecie również oczywiście wybrać drużynę podczas gry. Powiedzmy, źle wam się gra w jakiejś drużynie, albo chcecie, żeby wasz przyjaciel doszedł, albo wy chcecie dojść do przyjaciela, wybieracie drużynę. Możecie również głosować, żeby zmienić mapę,
albo wyrzucić kogoś, kto jest trollem, możecie ekwipunek zmieniać, wiadomo. No ale to tam, znaczy nie dla początkujących graczy, to może w innym poradniku, mimo wszystko. O rety. Ace. O. No i cóż, teraz punkty mi się wliczyły, więc no. I moi drodzy, chyba tak to na tyle póki co by wyglądało, myślę. Może jeszcze pokażę szybko, jak to wygląda na przykład na skrzydłowym. W sensie, że gra jak wygląda. Skrzydłowy, a turniejowy się liczy, różni tym, że turniejowy jest na całą mapę, skrzydłowy jest tylko na dany punkt. Na przykład na Cobblestone będziemy tutaj na punkcie B tylko grali. No i skrzydłowy jest fajny, bo 2 na 2, ma dosyć mała mapa, ale też wcale nie taka mała, jakby się wydawało. Good. Dobra, no clip. Nie bawmy się, po prostu. Plantujemy, moi drodzy. Plantuje się w takim czasie, czyli kilka sekund. I przeciwnik musi bombę rozbroić. Potem wy zaś sobie przeciwnika zabijacie. No, kury możecie zabijać. Kury są takie, taką. Niby są, ale i również no nikt nie zwraca jakoś na nie uwagi. Na przykład biegniecie, fajne pomysły już tu, rzucacie Mołotowa, żeby nikt nie przeszedł, rzucacie tutaj smoka i plantujecie, albo robicie fejka. Tu rzuciłem smoka, tu zaplantuję. Oj, goda nie miałem, dobra. Na szczęście, bo tu Miłosz wszystko ogarnął, dobry jest. Pójdę teraz do antyterrorystów. I zagram jako antyterrorysta. Patrzcie, tutaj kamizelkę trzeba kupić, granaty. No, jako antyterrorysta takie granaty na przykład się kupuje. Dobra, zabiję go. Dam im. Chcę wiedzieć po prostu, gdzie są, i dam im zaplantować samą. Potem rozbroję to. Chyba plantuję. Porety, może goda, odpalę. Dobra, patrzcie. On gdzieś poszedł daleko i wiesz, że może zaplątać, albo wasz sojusznik oświetla go. Rzucacie smoka, powiedzmy, możecie rzucić również flasha. Wtedy on może, jest szansa, że jeżeli odpowiednio rzucicie flasha i zaczniecie rozbrajać, że on tego nie usłyszy. No i co, i tak robicie to całkiem fajnie. Oczywiście jak gracie z cheaterem, to warto go zreportować. No ale co, to myślę, że już poruszę w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się po prostu to podobało. Tutaj macie wyposażenie, skiny wybieracie. No mam nadzieję, że taki poradnik dla początkujących się sprawdzi. Trochę chyba wyjaśniłem mniej więcej, jak odpalić grę i w ogóle. Co wcale nie musi być takie hop-siup dla niektórych. Myślę, że kolejne odcinki na pewno będą nagrywane. No i co? I zapraszam was do kolejnego tutaj odcinka, poradnika dla początkujących. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, piszcie komentarze. No i co? Ja wam dziękuję. Ja byłem Nurio Blot. Żegnam się z wami. Cześć.